analizy, komentarze, czyli wszystko to, co kibic szczypiorniaka wiedzieć powinien. Już za moment w programie Siódmy Metr. Sylwia Michałowska. Marcin Rams, dzień dobry. Informacje, emocje i fachowa wiedza naszych ekspertów. Już za chwilę to wszystko na Państwa spłynie. A w programie między innymi... Falstart Orlen Wisły Płock w Szczecinie, Moc Łomży Wiwe Kielce i Azotów Puławy. Nowy sezon PGNiG Superligi i od razu duże niespodzianki. Czy polska reprezentacja wyjdzie z grupy w Mistrzostwach Świata w Egipcie? Nasi styczniowi rywale to Hiszpania, Brazylia i Tunezja. Zwycięski debiut Kima Rasmussena w PGNiG Superlidze. Nieudany początek sezonu dla Zagłębia. Piotrkowia lepsza pokarnych. Kolejny mistrz olimpijski na dworze Króla Artura, Andrzej Wroński. Zapasy tymczasowo zamienił na handbal. A to wszystko omówimy w towarzystwie Iwony Niedźwiedź, byłej reprezentantki Polski, eksperta TVP Sport. Dzień dobry. Oraz Bartosza Jureckiego, byłego reprezentanta Polski, trenera Piotrkowianina, asystenta selekcjonera, trenera reprezentacji Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zaczniemy od konkursu. Oczywiście, żeby nie było, że przychodzimy do Państwa z pustymi rękami, no bo to już taka tradycja, mimo że drugi odcinek programu. Mamy atrakcyjne nagrody, mianowicie koszulka Piotrkowianina, no i piłka z podpisami zawodników. Zgadza się, panie Bartoszu? Tak, oczywiście. To teraz pytanie. Pytanie? Zada obecny w studiu Bartosz Jurecki. Pytanie brzmi, w którym roku wyjechałem do Magdeburga? W którym roku wyjechał do Magdeburga? Tak, odpowiedzi należy wysyłać na nasz adres mailowy 7metr@tvp.pl. Zachęcamy też do korzystania z hashtagu 7metr. Komentarze, opinie, wszystko mile widziane. A rozstrzygnięcie zabawy pod koniec programu, zgadza się. A skoro o Magdeburgu, to może powspominajmy. Mamy, Bartku, coś specjalnego dla ciebie. Proszę. Handballmania z udziałem Bartosza Jureckiego i kolegów z kadry zaczęła się w 2007 roku, kiedy nasi szczypiorniści przywieźli srebrne medale z Mistrzostw Świata. Dochodziło do nas, słuchaj, że zainteresowanie jest bardzo wielkie i będzie wielka rzesza kibiców. I kibice widzieli w tych sukcesach coś wyjątkowego. Może poczekamy 20 lat następnych, że jakiś sukces będzie, nie? Na szczęście było inaczej. Jeszcze w tym samym roku Bartosz Jurecki cieszył się z Superpucharu, a potem uczestniczył w zdobyciu medali Mistrzostw Świata w 2009 i 2015 roku. Znakiem firmowym Jureckiego i spółki stały się emocje w meczu do samego końca. Na pewno małżonka bardzo się denerwuje. To jest taki chyba drugi trener. W każdej chwili robię coś źle, to zawsze mi to powie. Po tych sukcesach Bartosz Jurecki musiał cierpliwie opowiadać naszym reporterom o swojej drodze na szczyt. Jeszcze wcześniej reprezentowałem barwy tęczy kościan, rok spędziłem w Piekarach Śląskich i następnie 4 sezony w Chorobrym. Sukcesów jednak było wciąż mało, umiejętności duże, więc nasz bohater wypłynął na międzynarodowe wody. Przez 9 lat grał w Magdeburgu tak pięknie, że gladiatorzy zgotowali mu wyjątkowe pożegnanie. Bartosz Jurecki! Bartosz Jurecki, pseudonim Szrek, z pozoru twardziel, ale w głębi serca wrażliwy facet, który potrafi się wzruszyć. Potrafi też, jak widać, sporo innych rzeczy. Nad wodą i żużlowym torze. Jest z nami fan Unii Leszno, tak? Oczywiście, że tak. Ile ważył ten karp? Już Polska pyta. Nawet nie wiem, ale... Ale z piąteczkiem spory. Chyba nie. Dlaczego wszyscy bohaterowie materiałów retro oglądający mają takie skrzywienie? Przecież to dobre czasy były. Ale dobre to, czasy. Ale to chyba był jedyny wywiad na leżąco. Chyba tak. I niech tak pozostanie. Dobrze, no to wydarzenie kolejki przed nami. Przejdźmy już do tego, co działo się. Wisła Płock nas zaskoczyła. Przegrała z Pogonią Szczecin 24-26. Jak przyjęliście ten wynik? O, myślę, że chyba jako największą niespodziankę od... No nie powiem, nie chciałabym przesadzić dekady, ale konia z rzędem temu, kto w ogóle przewidział, że Wisła na inaugurację sezonu pojedzie do Szczecina, albo generalnie do zespołu, absolutnie nie ujmując nic Pogoni Szczecin, do zespołu, który no, nie ma w planach bicia się o medale i zaliczy porażkę. Sensacja, która może mieć wpływ na losy Mistrzostwa Polski? No na pewno tak, ale co do tej porażki, to z tego, co dobrze przypominam, to Piotrkowianin też wygrał. Nie do mojej kadencji, ale mam nadzieję, że też przyjdzie na to czas. Ale tak, na pewno ogromna niespodzianka. To popatrzmy, jak do tego doszło.
W grudniu szczecinianie przegrali w Płocku jedną bramką. Tamta porażka mocno utkwiła w pamięci zawodników Rafała Białego. Chęć rewanżu była więc ogromna. Gospodarze nie najlepiej weszli w spotkanie, przegrywali po kilku minutach 1-4, ale później losy meczu zaczęły się odwracać. Nie od dziś wiadomo, że sztab trenerski Pogoni wielką wagę przywiązuje do obrony. Przed startem nowego sezonu w tym elemencie doszło do małej rewolucji i w meczu z wicemistrzami Polski ta zmiana dała efekty. Zmieniliśmy krycie koła, co pozwala nam na spokojniejsze wyjście, na ograniczenie gry 1-1, dlatego tą zmianę wprowadziliśmy i rzeczywiście ją, kolokwialnie mówiąc, tłukliśmy każdy trening. Na pochwały zasłużył cały zespół ze Szczecina, ale wyróżnić trzeba Łukasza Gieraka. 32-letni rozgrywający wrócił do Polski po 4 latach występów w Niemczech i pokazał, że o emeryturze na pewno jeszcze nie myśli. Teraz inne drużyny też zobaczyły, że jedna z Polski można powalczyć i wyrwać te punkty. Ważną rolę odegrał także kapitan gospodarzy. Paweł Krupa w końcówce zdobył 3 bardzo ważne bramki. Szczerze mówiąc, siedziałem na ławce i tu widziałem grę Patryka Biernackiego, któremu naprawdę to szło. Także byłem trochę w szoku, kiedy trener powiedział, że to ja wchodzę na te ostatnie 10 minut. Jednak jak widać, no trener miał czutkę. Szczecin szczęśliwy, Płock smutny. Mimo sensacyjnej porażki działacze wicemistrzów Polski nie zapowiadają nerwowych ruchów. Jest wielkie rozczarowanie, jest porażka. Na pewno boli, bo nie przypominam sobie, żebyśmy zaczęli sezon w taki sposób. I to sezon, w którym nie będzie fazy play-off, więc taka porażka może Orlen Wisłę drogo kosztować. Bartek oglądał to spotkanie. Bartku, co twoim zdaniem było decydujące? Dlaczego Wisła przegrała? Znaczy, no, wola walki z drużyny ze Szczecina, która od pierwszej do 60 minuty nie zmieniała swojego planu, czyli grali to, co mieli założone i czy na początku, jak przegrywali chyba 7-3, cały czas robili swoje i tutaj chyba mi się daje, że to był ten główny też czynnik, ale to jest bardzo ciężki teren w Szczecinie. Tam się bardzo ciężko gra. Drużyna, która od jakiegoś czasu nie ma dużej rewolucji w swoim składzie, ma bardzo doświadczonych zawodników, popartych też zdolną młodzieżą i to już w zeszłym roku tam pokazali, że do Szczecina kto nie jedzie, to jeżeli wygra, to naprawdę musi się mocno namęczyć. Ta defensywa Pogoni chyba zasługuje na duże brawa. Tak, do tej pory żeśmy się zachwycali tym, co robi Sabatę w Płocku, a tutaj no, wychodzi na to, że po drugiej stronie też przeciwnik zawiesił wysoko poprzeczkę. Ja bym jeszcze uzupełniła to, co Bartek powiedział. Jest w ciężkim, bardzo ciężkim treningu Wisła Płock. Myślę, że nie jest tajemnicą, że Hiszpan uwielbia ciężki trening i być może to też było powodem, dla którego Wisła... No, nie i transfery, bo po transferach trzeba trochę czasu, aby się wdrożyć, zazębić drużynę. Ale nawiążę do rozmowy Damiana Pechmana z trenerem Pogoni, Rafałem Białym. Mamy tę rozmowę na naszej stronie tvpsport.pl. Rafał Biały powiedział coś takiego, że nie zgodzi się z opinią, że jego zespół wygrał to spotkanie, dlatego że Wisła zagrała słabo. I powiedział też jeszcze jedno zdanie. Nie ma już dostarczycieli punktów w tej lidze. Zgadzacie się? Znaczy, na pewno każda drużyna u siebie, i to już było w zeszłym roku zauważane, że każdy walczy bardzo mocno u siebie i te punkty na wyjazdach jest bardzo ciężko wyrwać. Tak jak powiedziałem, ta drużyna ze Szczecina już jest układana od 2-4 lat. Tam skład się zmienia po 1-2 osoby i te zgranie między tymi zawodnikami bardzo dobrze widać i naprawdę zagrali bardzo dobre zawody. Właśnie chciałem powiedzieć na przykładzie Pawła Krupy, który wypowiadał się w tym materiale. Człowiek urodzony w Szczecinie, człowiek, który potrafi wziąć odpowiedzialność także w tym meczu z Orlen Wisłą Płock. Taki symbol tych dobrych zmian albo tego dobrego, co się dzieje w Szczecinie. Zgoda? Od reprezentanta Polski chyba wymagamy. Wymagamy, żeby nawet jeśli wchodzi w 50 minucie spotkania, żeby stawał na wysokości zadania. Ja się zgodzę z tym, co Bartek powiedział. Ja już w zeszłym roku mówiłam, że Superliga będzie od
wielu, wielu lat najciekawsza i wydaje się, że ten sezon, który nam się zaczyna, będzie równie ciekawy, bo poza, tak jak się nam wydawało wcześniej, że pierwsze i drugie miejsce jest zarezerwowane dla Wisły, to ja bym teraz tutaj odsunęła Kielce, a reszta będzie bardzo ciekawa. Tym bardziej, że Wisła straciła dwa ważne ogniwa. Michał Daszek, kontuzjowany, złamany nos, dziś operacja. Nie wiadomo, ile będzie pauzował, ale to będzie na pewno kilka tygodni. Niko Mindegia, skręcony staw skokowy. Dzisiaj rozmawiałam z Adamem Wiśniewskim, mówi, że będą go wracać do żywych, ale nie wiadomo, czy zagra w kolejnym spotkaniu. To duże osłabienie. To duże osłabienie, ale to też nie są chyba, Bartek, zgodzisz się, kontuzje, które wykluczają zawodnika na jakiś bardzo długi czas. Myślę, że nie wiem, co jest, jaki jest problem ze złamanym nosem, czy to jest poważne złamanie, natomiast myślę, że zawodnicy czasem po tygodniu, po dwóch wracają. Wątek dotyczący tego meczu, ale zgoła inny. Przepis o minimum kadrowym. Zderzyliśmy się z tym bezpośrednio. Tak, dlatego za moment połączymy się z panią Joanną Bremer. Są dwa oblicza tej sytuacji, dlatego że ten przepis o minimum kadrowym jest widziany z dwóch stron. To znaczy ze strony delegata, pana Piotra Bręka, który zgłosił, że po skończonej karze na boisku było 7 zawodników i nie było wśród nich 2 Polaków. Natomiast, tak jak mówię, rozmawiałam dzisiaj z panem Adamem Wiśniewskim, który powiedział, że jest innego zdania. Wisła podtrzymuje, że był na boisku Krzysiek Komarzewski, ale jednocześnie tylko 5 zawodników. Tam była zmiana. Stefanowicz wchodził Michić, ale Michić podobno zgłosił trenerowi Sabatę, że właśnie tylko Komarzewski jest na boisku i nie wszedł na boisko, czyli mamy tutaj słowo przeciwko słowu. Poszukamy materiału wideo, jakby potwierdzającą wersję Adama Wiśniewskiego. Nie ma takiego nagrania i teraz stąd jest problem, że w tym, które mamy, nie widać strefy zmian, czyli tak naprawdę nie ma dowodu na to, co mówi Wisła. Jest natomiast problem z tym przepisem, on nie do końca jest zrozumiały, dlatego połączyliśmy się z panią Joanną Bremer, która jest też delegatem podczas meczów Superligi. Pani Joanno, jak w takim razie powinna zachować się Wisła, Płock, żeby nie było tego problemu? Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Odnosząc się do tej sytuacji ze Szczecina, tak jak już Państwo żeście wspomnieli, trudno jest tutaj powiedzieć... No nie, mogło zapaść jakieś rozstrzygnięcie, wierzymy w to, że ono zapadnie, ale mamy kłopoty techniczne. Pokażmy po prostu jeszcze raz tę akcję. Mamy takie ujęcie, w której już delegat zgłosił, że kara należy się drużynie, ale tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzyło przy strefie zmian. Widzieliśmy w poprzednim ujęciu rzeczywiście 5 zawodników, ale na linii 9 metrów po przeciwnej stronie boiska. Lovro Michić protestuje, mówi właśnie o tym, że zgłaszał, że nie wszedł na boisko, nie przekroczył linii bocznej. No i małe zamieszanie w związku z tym, że zespół Wisły dostał karę 2 minut. Przypomnijmy, jest to kara dla zespołu. Tę karę zapisuje się w specjalnej rubryce. Zapisywana jest ta kara w okienku, które jest przypisane tak naprawdę pierwszemu zawodnikowi. Karę więc dostał Adam Morawski, więc były też takie print screeny, widziałam na Twitterze, że dlaczego Adam Morawski zdyskwalifikowany, a potem grał. No właśnie, to ten brak zrozumienia tego przepisu. Bartek, wy mieliście też szkolenia. Ty wszystko wiesz? Tak, Piotrkowianie tego problemu nie ma tak do końca, ale no tak, może korzystać my z tego przepisu. Problemu nie mamy i tak no, nie zagłębiałem się w te wszystkie przepisy. No jest to bardzo ciężkie. No, piłka ręczna jest tak szybka i te zmiany są takie szybkie, lotne, że ciężko na tym momencie czasami to wszystko opanować. No ale jeżeli już takie przepisy są, no to trzeba się do tego dostosować. A co do tej danej sytuacji, no to ciężko też mi powiedzieć, bo to nic, tak naprawdę nic nie widać na tym zapisie wideo, więc ufamy delegatowi, że podjął słuszną decyzję. Ja myślę, że wszystko co nowe będzie nas kosztowało jakąś naukę, natomiast przepis sam w sobie
chyba jest dobry, jeśli myślimy o przyszłości piłki ręcznej. Rozumiem protest Wisły, ale to się wydarzyło w pierwszej połowie, w 22 minucie, przy stanie 5-7. Wisła miała naprawdę bardzo dużo czasu na to, żeby zmienić losy spotkania. Więc ten protest oczywiście wiąże się, łączy się, jakby, mam wrażenie, że nierozerwalnie łączymy z tym wynikiem końcowym, niekorzystnym dla Wisły. Na pewno on nie przesądził o losach tego spotkania. No to ucinamy ten temat. Tak, panią Joannę Bremer pozdrawiamy. Nie udało nam się niestety połączyć, ale będziemy się jeszcze zgłaszać, odzywać. No to idziemy dalej. Łomża, Vive, Kielce, Torus, Wybrzeże, Gdańsk. To spotkanie oglądaliśmy w naszej transmisji telewizyjnej. Jakie wrażenia? Znaczy, no, nie było niespodzianki, prawda? Czy się podobało, jest pytanie. No, podobało się. Okay. Znaczy, podobała się, na pewno mogła się podobać gra nowych zawodników Vive, bo mi się podobał i Olejniczak, i Sićko, więc wszyscy się zastanawiali przed sezonem, czy oni będą dostawać swoje minuty, zwłaszcza w kontekście Olejniczaka i to ma miejsce. Sporo było debiutów, debiutant także w naszym studiu. Przypominamy te wydarzenia. Mariusz Jurkiewicz, kiedyś najlepszy młodzieżowy rozgrywający Europy, potem dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Świata, a ostatnio ważna postać ekipy z Kielc. Pasito a pasito, suave, suavecito. Ten talent nie może się zmarnować, dlatego w niedzielę Mariusz zadebiutował w nowej roli eksperta TVP Sport. Ta trema jest dużo większa, innego kalibru. Debiut w meczu o punkty zanotowało też 6 zawodników Łomży Vive Kielce. W 14-osobowym składzie zabrakło Haukura Tartarsona, Andreasa Wolfa, Władysława Kulesza, Daniela i Aleksa Dujszebajewa oraz Artioma Karalioka. Efekt? Do 40 minuty mieliśmy w Kielcach ciekawe i zacięte spotkanie. Grą na środku rozegrania Torus Wybrzeża dowodził Mateusz Jachlewski, a takimi uderzeniami bramkę torpedował Mateusz Wróbel. 3 czerwone kartki i zmęczenie podstawowych zawodników z każdą minutą były jednak coraz bardziej widoczne. Ostatecznie gdańszczanie przegrali 25-34. Na pewno chcielibyśmy się jeszcze lepiej zaprezentować. To jest taki pierwszy prognostyk. Myślę, że jeśli chodzi o tą naszą młodzież, że zaczynamy iść w dobrą stronę. Wśród kieleckich debiutantów najlepiej zaprezentowali się Islandczyk Sigvaldi Gudjonsson oraz Szymon Sićko, który zdobył 8 bramek. Wiadomo, jeszcze jest bardzo dużo do poprawy w mojej grze, żeby się do tego nowego systemu zaadaptować, ale jestem zadowolony z naszej gry w tym meczu. W tym zadowoleniu można pominąć jeden element – rzuty karne. Kielczanie wykorzystali zaledwie 5 z 10 prób. A co sprawiło najwięcej problemów naszemu ekspertowi? Wypowiedzi na żywo, to na pewno, bo pewnych rzeczy już się potem nie cofnie. Natomiast z tych pozytywnych aspektów to jest to, że siedząc tutaj w studio, mogę sobie z tyłu na ekranie zobaczyć powtórki. Z wiedzy Mariusza na pewno będziemy jeszcze korzystać. Na razie korzystamy z wiedzy Bartka. No to co zauważyłeś w tym meczu? No, pewno jeszcze musimy tutaj pochwalić drużynę z Gdańska, która w pierwszej połowie zagrała bardzo dobre zawody. Grała cierpliwie, konsekwentnie i wykorzystywała te błędy, które przydarzały się drużynie z Kielc. No, co do drużyny z Kielc, możemy powiedzieć, że no tej talent dużo miesza tym składem. Ci nowi zawodnicy, młodzi zawodnicy dostali dużo szans i fajnie się zaprezentowali. No i to tylko z wielkim plusem dla naszej reprezentacji, dla naszej polskiej piłki, że coraz więcej polskich młodych zawodników gra. To był czas debiutów i czas powrotów. O co chodzi? Zaraz się wyjaśni. 178 dni czekaliśmy na powrót PGNiG Superligi. Jakie nastroje po inauguracji? Ruszyło wszystko, Bogu dzięki. Wraz ze startem zmagań wrócili oni, długo niewidziani w Superlidze, zawodnicy i trenerzy. Najgłośniejszym powrotem był ten Michała Jureckiego. Dzidziuś, po rocznym pobycie w niemieckim Flensburgu, zasilił Azoty Puławy, a jego nowy klub od razu wyrósł na faworyta do medalu. Co na to sam Jurecki? Ja cały czas mówię chłopakom, skupmy się na sobie, skupmy się na kolejnym naszym przeciwniku, a co będzie na koniec sezonu, to zobaczymy. My za to zobaczymy, jak Dzidziuś będzie radził sobie w trakcie rozgrywek. W Tarnowie na inaugurację zdobył tylko jedną bramkę, ale asyst uzbierał aż 11. To z pewnością cieszyło jego trenera Larsa Waltera. On również wraca do Superligi po latach. Czy tęsknił za Polską? Tak, tęskniłem. Bardzo cieszę się z powrotu. Mam w Polsce wielu przyjaciół, zwłaszcza w Płocku, gdzie pracowałem. Lubię waszą mentalność, szczególnie u zawodników. Ciężko pracują, są oddani temu, co robią. To cieszy mnie jako trenera i sprawia, że moja praca staje się łatwiejsza.
Walter zdobył z Wisłą Mistrzostwo Polski w 2011 roku. W niedzielę złoty medal za sezon 2019-2020 odebrali za to gracze Vive. Wśród nich był Tomasz Gębala, który przez ostatnie 16 miesięcy leczył kontuzję kolana i przeciwko Wybrzeżu zagrał po raz pierwszy. Fizycznie jestem przygotowany, jeszcze trzeba to trochę dopasować, jeszcze tak, że tak powiem, ostatnie szlify po okresie przygotowawczym, ale ogólnie to się czuje bardzo dobrze. Bardzo dobrze po triumfie nad Wisłą czuł się też Łukasz Gierak. Były reprezentant Polski powrócił do pogoni Superligi po 4 latach gry w Thyssen-Lübbecke. Rzucił 3 gole. Na oficjalny powrót wciąż czeka za to Tomasz Strząbała. W niedzielę nie poprowadził Energii MKS Kalisz w meczu z Zagłębiem, a jedynie obserwował jej grę z trybun. Może z nim na ławce MKS byłby w stanie wygrać? A że sport jest fajny, fajnie się go ogląda, gwoli dopełnienia formalności wydarzenia z innych meczów. Bartłomiej Jaszka miał tknąć w MMTS Kwidzyn nową energię i poprawić wyniki, ale na razie zaliczył falstart. Podobnie jak w ubiegłym sezonie, Chrobry Głogów lepszy o 1 bramkę. Górnik Zabrze przeżył w pierwszej serii déjà vu z ubiegłego sezonu. Miało być pewne zwycięstwo z niżej notowanym rywalem. Wystarczyła chwila nieuwagi i brązowi medaliści mogli stracić punkty ze Stalą Mielec. Zagrać dobrze przez 60 minut to musi być cel Piotrkowianina w kolejnych meczach, bo w Opolu dobrze było tylko w pierwszej połowie. Po przerwie warunki dyktowała Gwardia, w której błyszczał Maciej Zarzycki. Szczypiorniści z Kalisza chcą w tym sezonie zadomowić się w czołówce PGNiG Superligi. Do tego potrzebna jest jednak lepsza i mniej nerwowa gra niż w Lubinie. Zagłębie udowodniło, że nawet po odejściu Bartłomieja Jaszki może sprawić w lidze niejedną niespodziankę. Michał Jurecki pokazał swoją moc już w pierwszym meczu w Barwach Azotów. Nie chodzi wcale o bramki, bo rzucił w Tarnowie tylko jedną i głównie podawał. Puławy cieszą się ze zwycięstwa i prowadzenia w tabeli PGNiG Superligi. A skoro było o Michale Jureckim, to przeanalizujemy teraz to, co zrobił podczas ostatniego spotkania. A zrobił wiele. Może nie w kontekście bramek, bo rzucił tylko jedną, ale o tym już Iwona. O tym już Iwona Niedźwiedź. Pani trener. No właśnie, tych bramek tylko jedna, ale asyst aż 11. I nad tymi asystami będziemy się tutaj pochylać w meczu z Azotami Tarnów. Poproszę. Pani mówi, pani ma. Jest to gra w przewadze, 5 zawodników i 2 obrotowych. Taki wariant Azoty Puławy zaproponowały. Przy tak wysuniętym kurzdebie robi się bardzo dużo miejsca i aż prosi się, żeby obsłużyć skrzydłowego. Robi to Michał Jurecki. Bartek Jurecki wiedział o tym, powiedział w studiu, że na pewno podawał do skrzydła. Wrócimy jeszcze do tego wątku, Bartek. Druga akcja to już będzie akcja 6-6. I zaczniemy od zmiany Jurecki-Baczko. Proszę zwrócić uwagę, jak ustawiony jest obrotowy. On jest jeszcze za plecami czwartego obrońcy, ale zaraz przy tak wysoko ustawionych 2 obrońcach ruszy Dawidzik za plecami. Świetnie zacznie Baczko, zmieni kierunek Michał Jurecki i na bardzo małej przestrzeni. Tutaj jest niezwykle ciasno, jest 3 obrońców. Mimo to przepięknym technicznym podaniem zostanie obsłużony przez Jureckiego Dawidzik. To są ogromne umiejętności indywidualne Michała Jureckiego. I ostatnia, 3 akcja to też będzie gra w przewadze i też to, co proponuje nam, to, co proponują nam Puławy w tym sezonie, czyli gra na 2 obrotowych. Michał Jurecki w zasadzie nie nabiega, z tego też się śmiał Bartek Jurecki w studiu. Podwojenie reprezentanta Polski, mamy tutaj 2 obrońców, ale to Kamil Pedryc będzie podążał w dalszej części tej akcji za Michałem Jureckim. Rogulski stawia zasłonę i mimo sygnalizacji, że będzie podawał do prawego rozgrywającego, Michał Jurecki świetnym podaniem obsługuje Rogulskiego. Tam znowu było ciasno i tam w zasadzie obrońcy powinni czytać to podanie, a to się nie dzieje. Bardzo dziękujemy za tę analizę. Mam wrażenie, że większość tych umiejętności dzięki Bartkowi podobno wiele Michała nauczył, ale zobaczmy też, co działo się w internecie, bo sporo było o tym, o tej pierwszej serii PGNiG Superligi. Na przykład trener Tarnowa, wiecie, co robi Patryk Liljestrand podczas spotkania?
Znaczy wiem, że z psem przychodzi na treningi, że pies jest bardzo... O, jest pies! Proszę bardzo, mamy to zdokumentowane. Wyprowadza także psa podczas meczu, a to Marcin Lijewski, zadowolony trener, najlepszy trener poprzedniego sezonu, który już zdążył popsuć swoją nagrodę. Zdarza się, Bartek, to są emocje. Bartek, możesz coś powiedzieć o tej akcji? Bo Iwona tak analitycznie, tak bezdusznie, a z perspektywy takiej rodzinnej, emocjonalnej, jak ten debiut się odbierało? No, oczywiście mówimy o Michale, tak? No, tak. Bo 5 miesięcy minęło, że nie widzieliśmy się wszyscy, ale no, na pewno no, bardzo dobre zawody rozegrały, tak jak tutaj było wspomniane, że mnóstwo asyst, było widać, że ta obrona jest skupiona na Michale i nawet jak było 6-6, podwajali go i wtedy było było dużo łatwiej kolegom z boiska. Ja bym tam jeszcze znalazł kilka fajnych asyst z mojej drużyny, bo Kamil Mosiołek i Piotr Jędraszczyk naprawdę świetnie asystowali w tym naszym meczu z Opolem. Co prawda nie wygraliśmy, ale będziemy się rozkręcać. Jedno jest pewne, Obrotowi w Puławach mogą być zadowoleni. Jest kto do podawania. Zobaczymy, jak będzie w reprezentacji, bo to jest nasz kolejny wątek. Tak. Wrzutka z zagranicy. Znamy już skład naszej grupy. To już dawno temu poznaliśmy, ale tak naprawdę woli dziś formalności. Kolejność. Tunezja, Hiszpania, Brazylia. Tak Polacy będą grali w Mistrzostwach Świata tych styczniowych w Egipcie. Co wy na to? Świat goni. Świat goni. Kiedy się na Mistrzostwa Świata jechało się i liczyło się na punkty z egzotycznymi zespołami, my jeśli chodzi o tą egzotykę, no to mamy Tunezję i Brazylię, ale nie oszukujmy się, to już dzisiaj nie są słabe zespoły i trzeba będzie się mocno natrudzić, żeby walczyć punkty w starciach i z Brazylijczykami, i z Tunezyjczykami, bo Hiszpanie to klasowy zespół, więc po prostu trzeba będzie bez zbędnej presji rozegrać spotkanie. Z Brazylią też mieliśmy nieprzyjemności, chociażby podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. To był chyba nasz pierwszy mecz, no i porażka z rywalem nieznanym, tajemniczym, okazało się trochę hiszpańskim. Znaczy, tak tu Iwona powiedziała, no na pewno Hiszpania numer jeden i Brazylia i Tunezja bardzo wymagający rywale. Brazylia już pokazuje od 2-3 lat, że idzie do przodu i ci zawodnicy grają w bardzo dobrych, jednym z najlepszych klubów w Europie. Tunezja też kroczy do przodu i tutaj nasza grupa jest bardzo, bardzo ciężka, bardzo wyrównana. Dyspozycja dnia też będzie zależała od tego, w jakim my w składzie pojedziemy. Życzymy sobie, żebyśmy jechali w optymalnym, żeby wszyscy byli zdrowi, bo to jest na pewno bardzo ważne dla naszej reprezentacji. To posłuchajmy jeszcze, co o naszych rywalach sądzą byli reprezentanci Polski i trener Talan Dujshabajew. Jestem niezadowolony oczywiście z tej grupy. Myślę, że dla Polski to nie było dobre losowanie. My dostaliśmy bardzo trudną grupę, bardzo trudną grupę. I oczywiście тоже наші хлопаки мають можливість грати на місцях свята, достали джиком карти. Я думаю, що передовшки заслуга нашого зв'язку. Дякуємо їх, і що вони можуть достати якнайменей заграти 3 мечі в групі, і аби то було вінці. Мечі з Бразилією, як і з Тунезією, вдає мені, що будуть ключові, якщо хочемо мислити о ewentualnym awansie i grania w następnych rundach, aczkolwiek te mecze będą też bardzo ciężkie. Ja sięgając pamięcią i grając z reprezentacji i przeciwko reprezentacji Brazylii, jak i Tunezji, te mecze były bardzo trudne, zawsze wyrównane i nieczęsto też kończone pozytywnym wynikiem. Hiszpania to jest jedna z najlepszych drużyn świata. Brazylia gra trochę podobną piłkę ręczną, bardzo niewygodną dla nas i tu trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę właśnie na niegubienie piłek, na odpowiednie przepracowanie tej brazylijskiej i hiszpańskiej obrony po to, żebyśmy mieli jakieś tam łatwiejsze zadania. Natomiast no, Tunezja grając praktycznie u siebie, wiemy, że będzie bardzo nieobliczalna i będzie bardzo groźnym rywalem. Bardzo trudna grupa, ale w tym momencie możemy się tylko cieszyć, że mamy takich przeciwników i na tle tych przeciwników możemy się sprawdzić. Myślę, że to będzie bardzo dobry egzamin dla tej reprezentacji po tej pracy, którą teraz wykonał Patryk i dla tych młodych zawodników.
Mamy połączenie z trenerem reprezentacji, Patrykiem Rąblem. Dzień dobry, panie trenerze. Oby teraz skutecznie. Nie może być inaczej. Będzie skutecznie. Dzień dobry. Panie trenerze, jak pan zobaczył tych rywali, to co sobie pan pomyślał? I od razu drugie pytanie. Czy to, że zagramy pierwszy mecz z Tunezją, coś zmienia? To znaczy, jeśli chodzi o moje odczucia po tym losowaniu, no to tak jak tu wspominali wszyscy, no nie mieliśmy największego szczęścia, jeśli chodzi o trudność, natomiast patrząc z perspektywy możliwości grania z tymi silnymi zespołami, jest to dla nas o tyle dobre, że no naprawdę w tych trzech meczach będziemy musieli się wspiąć na wyżyny swoich umiejętności, ale tak jak powiedział wcześniej Bartek w studio, dla nas również ważne będzie to, abyśmy tam pojechali w komplecie i jeśli będziemy w komplecie, to jestem przekonany, że z każdym z tych zespołów możemy powalczyć i myśleć o wyjściu z grupy. Czy to losowanie jakoś zmieniło pomysł na przygotowania? To znaczy nie, szczerze mówiąc nasz plan sparingów z gier kontrolnych, które mieliśmy wcześniej już przygotowane, no, tak naprawdę wpasował się w tą grupę z racji tego, że gramy i z Algierią w okresie przygotowawczym, mamy Hiszpanów, mamy Argentyńczyków, czyli praktycznie wszystkie te możliwe style, z którymi możemy się spotkać w trakcie mistrzostw, no, mamy w trakcie tych meczów przygotowawczych. Skład krajowy pan powołał na to wrześniowe zgrupowanie. Za chwilę na planszy zobaczymy nazwiska. Nad czym w tej chwili chce pan pracować z tymi ludźmi, których pan powołał? W tej chwili skończyliśmy już wspólnie tu ze sztabem, z obecnym w studiu Bartkiem, przygotowania, jeśli chodzi o logistykę, o plan taktyczny na mecze ze Słowenią i z Holandią, także będziemy tutaj przekazywali to nie tylko tym zawodnikom, których tutaj mamy przedstawionych na tym screenie w tym momencie, ale również tych, którzy nie będą, także wyślemy wszystkie informacje dotyczące Słoweńców i Holendrów i będziemy przygotowali elementy taktyczne, które będziemy potrzebowali w trakcie tych dwóch spotkań już w listopadzie. Także tego czasu jest niewiele. Tutaj mamy skład krajowy, ale tam też są zawodnicy, którzy będą mieli szansę pojawić się w listopadzie, a również później pojawić się w składzie na Mistrzostwa Świata. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Na pewno będziemy na tym zgrupowaniu z kamerą 7 metra. Do zobaczenia, panie trenerze. A my teraz przechodzimy do Superligi Pań, bo ta pierwsza seria już trwa i sporo się wydarzyło. Debiut Kima Rasmusena, tym żyliśmy i to się już wydarzyło. Lublinianki nie miały problemów, wygrały 34-25. No to popatrzymy? Tak. Kim Rasmusen obieży świat piłki ręcznej. W swojej karierze trenował kluby ze Szwecji, Macedonii, Danii i Węgier. Od 2010 do 2016 roku prowadził polską reprezentację, a ostatnie 4 lata przewodził kadrze węgierskiej. Ta przygoda skończyła się jednak zwolnieniem Duńczyka. To nie była miła sytuacja. Ja chciałem trenować dalej węgierską kadrę. Było mi trudno, dlatego bardzo się ucieszyłem, gdy otrzymałem propozycję pracy w Lublinie. Wiem, że tu, gdy ktoś się do czegoś zobowiązuje, to dotrzymuje słowa. Sprawdźmy zatem, do czego zobowiązał się Rasmusen. Jakie były jego oczekiwania i jak udało się je zrealizować w otwierającym sezon spotkaniu z JKS Jarosław. To, co chcę zawsze zrobić, to zaszczepić w drużynie ofensywny charakter. Oczywiście, pracując z każdym zespołem, trzeba znaleźć właściwą drogę do najwyższej skuteczności. To może zająć trochę czasu, nawet pół roku. Ale żeby być mocnym, trzeba być groźnym w ataku. Mecz z JKS Jarosław lublinianki wygrały 34-25. W minionym sezonie Perła tylko raz zdobyła więcej bramek. Zdaje się, że wyznaczony ofensywny kurs zdał pierwszy egzamin. Mieliśmy swój pomysł na grę. Wiemy, jak chcemy grać i w ofensywie, i w defensywie. Jarosław postawił w pierwszej połowie duże wymagania, jednak w drugiej części gry już potrafiliśmy znaleźć na nie sposób. Zdobyliśmy dużo bramek, ale wciąż mamy co poprawiać. Kolejnym rywalem lublinianek będzie Piotrkowia Piotrków Trybunalski. Pierwszy ważny test czeka na drużynę Rasmusena w 7 kolejce. Perła pojedzie wtedy do Lubina na mecz z Zagłębiem. Analogicznie do Superligi Mężczyzn, tutaj też mieliśmy coś na kształt sensacji, no bo Zagłębie straciło punkt. W jakich okolicznościach, ktoś zapyta, przypominamy. Zagłębie Lubin co roku zapowiada walkę o Mistrzostwo Polski. Od 10 lat robi to nieskutecznie. Przed tym sezonem w drużynie trenerki Bożeny Karkut można było usłyszeć podobne deklaracje. Pierwszą przeszkodą okazała się Piotrkowia Piotrków Trybunalski. Pierwszą połowę wicemistrzynie Polski jeszcze zdołały przeważyć na swoją korzyść, ale wynik 15-13 już zwiastował, że w szczytowej formie lublinianki jeszcze nie są, choć przecież tydzień temu zdobyły Puchar Polski.
Druga połowa odkryła słabości drużyny przyjezdnej. Mało brakowało, a już w podstawowym czasie gry Piotrkowia odniosłaby zwycięstwo. Ostatecznie był remis po 25, a o zwycięstwie zdecydowały rzuty karne. Gospodynie wykonywały je bezbłędnie. W Zagłębiu pomyliła się Kinga Grzyb. W ten oto sposób Lubin zaliczył falstart już w pierwszej kolejce, a gonić Perłę przecież łatwo nie będzie. No właśnie, to spotkanie odbiło się głośnym echem w internecie. Iwona, ty jako była zawodniczka Piotrkowi chyba zadowolona jesteś? Zadowolona jestem, bo rzeczywiście Piotrkowia swoje lata na topie ma za sobą, ale to nie jest powiedziane, że ten sezon nie będzie należał do piotrkowianek. Personalnie Piotrkowia jest bardzo ciekawym zespołem. Ale czy włączy się do walki o mistrzostwo? Myślę, że za wcześnie, żeby takie wyroki ferować. Na pewno to pierwsze spotkanie z Zagłębiem jest niespodzianką, ale też pokazuje potencjał tego zespołu. Jak będzie dalej? Zobaczymy, będziemy się przyglądać. Natomiast te transfery, które Piotrkowia dokonała przed sezonem, one są naprawdę bardzo ciekawe. No jest taki cykl, którym żyje cała Polska. Nie przesadzę. Rycerze Króla Artura, Artura Siódmiaka. Prawda, jesteście fanami, lubicie bardzo, widzę to, czuję to. To jest aż przytłaczające, wasza sympatia. Wszelkie dobre uczucia dotyczące tego cyklu. Rycerze Króla Artura, dzisiejszym bohaterem Andrzej Wroński, nasz podwójny mistrz olimpijski w zapasach. Brawo, brawo, brawo. Nadchodzi waga ciężka. Zobaczymy, jak mistrz poradzi sobie na boisku od piłki ręcznej i czy zostanie rycerzem Króla Artura. Tam. To jest ta waga ciężka. Andrzej, z tego co wiem, grał kiedyś troszeczkę w piłkę ręczną, bądź też w piłkę nożną, w Cetniewie na zgrupowaniach. Przepisy były troszeczkę zmienione, zmodyfikowane pod zapaśników. Była jedna zasada znacząca, że zawodnik nie może przejść, piłka natomiast tak. Andrzeju, mamy pierwszą konkurencję, celność. Masz do wyboru tam kilka otworów, rzucamy z 7 metra, jesteś praworęczny z tego, co zauważyłem. Tak. Czyli lewa noga będzie z przodu, nie odrywamy jej, no i wykonujesz 3 rzuty. Cetunia! Niestety. No to Leszek też trafił setkę, więc pierwsza konkurencja za nami. Druga. Troszeczkę trzeba się będzie ruszyć. Kozłowanie. Pamiętaj, żeby kozłować dalszą ręką od pachołka. Dobra. Po kozłowaniu jest linia przerywana, taka linia tak zwana 9 metrów. I stamtąd rzucasz, wiadomo, jak trafisz w ten otwór, tyle ile punktów, tyle ci przypisujemy. Jeszcze raz cofamy. Kozłowanie z koordynacją. Prawie 20. Ja Leszkowi to uznałem. Ajajajaj. No zapaśnicy z kozłowaniem to trochę mieli problemy. Uff. Normalnie bym powiedział pod ladę. No. Prawie stuwa. No. Prawie stuwa. Dwie konkurencje 120. Idziesz łeb w łeb z Leszkiem Bladnikiem. Holender, muszę z nim wygrać. Kolejną konkurencję. Prędkość, pomiar prędkości siły rzutu. Średnio, jak będziesz miał wynik 80-90, to mistrzu szacun, nie? To tam rzuć sobie jakieś dobre słowo trenerowi kadry. Trenerze może kadry. Mi tam coś... Może oldboyów, Wrona. A oldboyów, tak, ja jestem 10-krotnym mistrzem świata oldboyi. Tak. O, chłopie. Tak, szacun. I w dwóch stylach. No dobra, no to jest taki chojrak, to dawaj. Dobra. Tu podgonię. No to mam nadzieję. 78. 86. Ostatni rzut. 83. Musisz rzucić tak piłkę, o, żeby w ten sposób wpadła do bramki. Gratuluję. No, 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 no. Jest! Brawo. Kurczę, normalnie. Stówka. No, było blisko. No. Było blisko.
Lubik. Trzy rzuty, tak zwany rzut Artura Siódmiaka. Chcesz mi powiedzieć, że nie dam rady? Życzę ci tego, abyś trafił trzy razy, zdobył 150 punktów. No. Powiem ci, 25 za to dostałeś. Przed Andrzejem druga próba. Patrzcie. O. No. Co prawda nie tak jak ty. Pięknie. Rycerz króla Artura. Andrzej, gratulacje. 565 Dziękuję. Punktów. Proszę, przyjmij tę koszulkę. Dziękuję. Mam krótkie pytanko. Która konkurencja sprawiła ci najwięcej trudności? Chyba z planem tutaj, z piłką i rzut do bramki, bo zdobyłem tylko 20 punktów. Za tydzień kolejny gość. Oglądajcie, śledźcie magazyn Siódmy. Jest, udało się. A koszulka fajna, bo czarna i wyszczupla. Musimy Państwu jeszcze opowiedzieć o kulisach. Otóż mamy taki radar i nie zawahamy się go użyć. Na przykład pojedziemy do Bartka, zbadamy, ile Bartek jeszcze potrafi rzucić. Jak szybko? Rzutów króla Artura na przykład. Trzy z rzędu? No, myślę, że dałbym radę. Pójdzie. Na razie w tej klasyfikacji generalnej. Tak, kto będzie Lancelotem króla Artura? To się wszystko rozstrzygnie. Mamy tę klasyfikację. No tak, było dwóch uczestników. Andrzej Wroński. Ale będą kolejne. Leszek Wlanik, Dewczemu po piętach. Będą kolejne. Radzę, że kolejny to koszykarz. Zobaczymy, okay, jak sobie da radę. Rozstrzygnięcie konkursu, tak, to teraz nastąpi. Było pytanie, w którym roku Bartosz Jurecki wyjechał do Magdeburga? Możemy zdradzić odpowiedź? Jest to ustalone, prawda? To jest wersja ostateczna, potwierdzona. Pamiętam, mamy to. To był 2006 rok i tak jeszcze na zakończenie życzyłbym każdemu takiej przygody, jaką ja przeżyłem, bo to były 9 lat niezapomniane. Wspaniały klub, wspaniali ludzie, kibice, no i przepiękne zakończenie. Przepiękne zakończenie i atmosfera, no, która zostanie na zawsze. Zwycięzca otrzyma koszulkę, piłkę, odezwiemy się. I nasz szacunek, to tak, tak, oczywiście. Odezwiemy się do zwycięzcy za pomocą maila, proszę sprawdzać. Nasze transmisje, nasze propozycje oczywiście, no bo antena TVP Sport jest bogata i bogata w propozycje dotyczące PGNiG, Superligi i mężczyzn i kobiet. Czy możemy to zobaczyć? Gdybyśmy to zobaczyli, byłoby najlepiej. Chrobry Głogów kontra Gwardia Opole. To spotkanie pokażemy już jutro. Studio od 17.40. Warto z nami być. Pokażemy też w sobotę mecz Azotów Puławy z MMTS-em Kwidzyn od godziny 19.55. Zapraszamy na to spotkanie. To u panów, a u pań? Naszą propozycją niedzielną, 20 września, spotkanie MKS Zagłębie Lubin kontra KPR Gminy Kobierzyce. Widzimy się o 17.25 w TVP Sport i na stronie tvpsport.pl. Moi drodzy, czy jest spotkanie, na które czekacie z zapartym tchem? No, w przypadku trenera to odpowiedź jest oczywista. Okej, jak trener to widzi, co ma nastąpić w drugiej serii, drugiej rundzie? Pierwsze punkty. No. Oczywiście, że tak. Pierwsze punkty. Trudny rywal, który pokazał w pierwszej kolejce, że z przebudowaną drużyną z Kalisza pokazał się z bardzo dobrej strony. No ale gramy u siebie, walczymy, tak Iwona powiedziała, o pierwsze punkty. Mecz u siebie. Mecz u siebie, tak, ale to myślę, że na wyjazdach też będziemy zbierać w tym roku i będziemy mieli tych punktów więcej. Iwona, w żeńskiej lidze też się naprawdę w tym sezonie robi ciekawie. Na co ty czekasz? O, ja czekam przede wszystkim na starcie, na tą świętą damską wojnę, czyli na Zagłębie Lubin. Siódma kolejka. Siódma, tak. Dopiero. Ale przede wszystkim czekam na to starcie i rzeczywiście muszę przyznać, że wrócę do tego Piotrkowa. Ja czekam z wielką niecierpliwością na wszystkie mecze piotrkowianek. My też wszyscy czekamy na koncert trzech piłkarskich tenorów. To już za chwilę. Wyjątkowa dyskusja z udziałem najlepszych polskich komentatorów. Dariusz Szpakowski, Jacek Laskowski i Mateusz Borek. Co dalej z kadrą Jerzego Brzęczka? Kto błysnął, a kto zawiódł w meczach z Holandią i Bośnią? Odliczanie do Euro. Czwartek, 19. To już za chwilę, w tym studiu. Musimy posprzątać, wszystko musi być przygotowane. Iwona Niedźwiedź, Bartosz Jurecki byli dzisiaj z nami. Dziękuję wam za spotkanie. Magazyn Siódmy Metr wróci na antenę TVP Sport za tydzień. Do zobaczenia.